16 października wspominamy błogosławionego Józefa Jankowskiego, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 17 listopada 1910 roku w pomorskiej wsi Czyczkowy koło Brus. Był drugim synem z ośmiorga dzieci rolników Roberta i Michaliny. Już jako dziecko lubił się modlić, jego wiara szybko się pogłębiała. Odznaczał się też wrażliwością na potrzeby innych ludzi. Bardzo wcześnie rozpoznał w sobie powołanie kapłańskie. W latach 1924-1925 rozpoczął naukę w założonym zaledwie 3 lata wcześniej gimnazjum pallotyńskim w Sucharach koło Bydgoszczy. Później kontynuował ją w założonym w 1909 roku pallotyńskim Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. Działał w kółku misyjnym i gimnazjalnej orkiestrze, a w lecie wakacje spędzał w domu, gdzie chętnie wracał, by pomagać rodzicom w pracach polowych. W 1929 roku rozpoczął nowicjat w Ołtarzewie u pallotynów. Aby ukończyć gimnazjum, wrócił do Wadowic i tam w 1931 roku złożył pierwszą profesję. Następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie ukończył studia filozoficzno-teologiczne. W roku 1934 otrzymał tonsurę i święcenia niższe z rąk księdza kardynała Augusta Chlonda, ówczesnego prymasa Polski. Rok później został subdiakonem i diakonem. Na kapłana wyświęcił go w Sucharach biskup gnieźnieński Antoni Laubica w dniu 2 sierpnia 1936 roku. W swojej pracy ksiądz Józef zawsze kierował się postanowieniem: chcę dążyć do wielkiej świętości i kochać Boga nade wszystko, ale równocześnie chcę być zapomnianym. Dlatego powierzone funkcje pełnił ofiarnie, zapominając o sobie. Był prefektem szkół w Ołtarzewie i okolicy oraz opiekunem krucjaty eucharystycznej i postulantów. Na jego życie wewnętrzne głęboki wpływ wywarła lektura dziejów duszy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Z dużą gorliwością zachęcał dzieci i młodzież do wchodzenia na drogę dziecięstwa duchowego proponowanego przez Teresę. Stał się też cenionym spowiednikiem. Pamiętając o swojej licznej i niezamożnej rodzinie, starał się być dla nich przewodnikiem duchowym. Od roku 1939, po wybuchu II wojny światowej, był sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom, organizacji, która była bardzo potrzebna, bo ojcowie rodzin byli często na froncie. Pracował także jako duszpasterz żołnierzy i ludności cywilnej. Podczas kampanii wrześniowej walki w ramach tzw. bitwy pod Bzurą toczyły się w okolicach Ołtarzewa. Ksiądz Józef poszedł spowiadać rannych, a umierających przygotowywać na śmierć. Gdy rozpoczęła się okupacja niemiecka, klerycy zostali ewakuowani na wschód. Józef pozostał z kilkoma braćmi w Ołtarzewie, pomagając okolicznej ludności i ukrywającym się żołnierzom kampanii wrześniowej. Został ekonomem domu seminaryjnego, w którym przebywało wtedy około 100 osób. Gdy na jakiś czas Niemcy zamienili ten dom w szpital wojenny, Józef odpowiadał za jego zaopatrzenie. Z chęcią podejmował się coraz to większej ilości obowiązków, bo jak napisał, nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga, miłość. W 1941 roku został mistrzem nowicjatu. Zanotował wtedy: za najszczęśliwsze uważam w życiu chwile, które spędziłem na serdecznej modlitwie w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem. 16 maja 1941 roku został aresztowany przez gestapo, przewieziony na warszawski Pawiak, a po 2 tygodniach okrutnych tortur zabrany tym samym transportem co ojciec Maksymilian Kolbe do obozu zagłady w Oświęcimiu. Dostał numer 16895. Przez 5 miesięcy pracował ponad siły o głodzie i w ciągłych upokorzeniach. Naoczni świadkowie zapamiętali, z jaką godnością i spokojem znosił prześladowania, poniżenia i udręki zadawane mu z nienawiści do wiary i kapłaństwa. Do końca był wierny zapisanym kiedyś przez siebie słowom: pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat.
Nawet oprawcy dziwili się jego pokornej postawie. Aby go złamać, 16 października 1941 roku oddano go w ręce krwiożercy, kryminalisty Heinricha Krotta, słynącego ze swego okrucieństwa kapo podobozu Babice. Był to ten sam sadysta, który nękał ojca Maksymiliana. To on poddał Józefa tak okrutnym torturom, że tego samego dnia umęczony Pallotyn odszedł do pana. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Miał zaledwie 31 lat, z czego 5 lat przeżył w kapłaństwie. Kierując się przykładem świętego Wincentego Pallottiego, przez całe życie ksiądz Józef konsekwentnie dążył do świętości i stawiał sobie najwyższe wymagania. Swoją miłość do Boga potwierdził niezłomną postawą i ofiarą z własnego życia. Był przykładem, w słowie i czynie, szczególnej miłości do Jezusa Eucharystycznego i szczerego zawierzenia Matce Bożej, Królowej Apostołów. W roku 1999 został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Za zgodą Stolicy Apostolskiej błogosławiony Józef Jankowski został ogłoszony patronem miasta i gminy Brusy. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Józefowi, prezbiterowi i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.